będzie brała. Dobrze, brawa, to orkiestry, Wściszewic. Oczywiście, moi kochani, za chwilę będą ogłoszone wyniki konkursu na króla Kaszubskiego. Ten król do stajenki uda się na kucyku złożyć dary odpowiednie, ale który to będzie, to za chwilę się przekonamy. Słyszeliśmy już o tym, że wiele znakomitych osób objęło patronat honorowy nad dzisiejszą uroczystością, ale ten patronat również objęły media, a są to między innymi Radio Kaszewy, Kurier Kaszubski, Radio RH Plus w Chojnice, Kościerzyna Info, portal, Kościerski Info, również portal, Telewizja Telekronik, Dziennik Bałtycki, a sponsorami ogólnopolskimi są Lotto, Telewizja Jedynka oraz Deko. Dzięki bardzo. Oczywiście to są między innymi sponsorzy tych koron i śpiewników. To tak samo jakichś sztandarów, którymi pójdziemy w pochodzie. Znaczy w Olsztaku. Za chwilę po wyborze króla będą jasełka, jeszcze po jasełkach udamy się orszakiem do naszej żywej stajenki. W tym miejscu chciałbym już dzisiaj bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się, że ta stajenka mogła powstać. Dziękuję oczywiście panu dyrektorowi, dziękuję panu wójtowi, dziękuję firmom, które przygotowały odpowiednie pomieszczenia dla zwierząt. Oczywiście mam tu na myśli największą naszą firmę Kompleks. Dziękuję panu dyrektorowi na ręce pana Andrzeja, który jest tu obecny. Proszę przekazać wielkie brawa dla Kompleksu. Dziękuję właścicielom zwierząt. Były to różne zwierzęta, jak wszyscy widzieli albo zobaczą. Oczywiście po zakończeniu orszaku będzie rozstrzygnięcie konkursu szopek bożonarodzeniowych i potem każdy będzie mógł jeszcze obejrzeć zwierzątka, a w międzyczasie jeszcze będzie jedna niespodzianka. Tak, myślałem, że ksiądz proboszcz nie powie o tej niespodziance, ale już zdradził, że mają w rękawie jeszcze asa na zakończenie tej dzisiejszej uroczystości. Nasze jury, mówiłem, że będziemy długo obradować, bo nie lada, jest problem tutaj wybrać najlepszego króla Kaszubskiego. Czekamy jeszcze na jury. Tyle złota tutaj na podium, prawie jak Amber Gold. Także.